No cześć kochani, robimy czytanko na pełnię, czyli co jest przed nami ukryte. No, takie buty. Kochani, pełnia jest w poniedziałek rano. Ja to nagrywam w niedzielę, natomiast nie mam pewności, że wy to zobaczycie w niedzielę wieczorem, bo nagrywam to dość późno. Także tak troszeczkę żyję na krawędzi. Ale tak się złożyło niestety. Natomiast może się uda wrzucić w niedzielę. No nie wiem, zobaczymy. Jeśli nie uda, to będzie w poniedziałek, się nic nie dzieje. Ale żebyście wiedzieli, że nagrywane jest dzień wcześniej, dzień przed pełnią. Bo ja zawsze staram się tego pilnować, żeby karty były nagrywane, znaczy wyciągnięte w sensie, przed pełnią, a nie po pełni. Natomiast dzisiaj gorzej mi się tasuje niestety z powodu palca, ale po prostu machnijcie ręką na to. Słuchajcie, pełnia, no właśnie, pełnia jest w pannie, tak? Wystarczy spojrzeć na niebo i zobaczyć na księżyc i zobaczyć w jaką konstelację wszedł ten księżyc. No, no to nie w wadze, tylko w pannie. Natomiast jeszcze jest jakieś chyba zaćmienie księżyca, czy coś takiego, nie? A w kwietniu bodajże będzie zaćmienie słońca? Czy ja to dobrze pamiętam? Jakieś jajka w każdym razie. Możecie się dziwnie czuć, kochani, dlatego że jest dziwna energia. Wiele ludzi to czuje, no. Jest dziwna energia, a jeszcze teraz ten Merkury za chwilę zacznie fiurgać odwrotnie, także to się nam skumuluje. Ale się nie będziemy przejmować, przetrwamy kwiecień. O właśnie, a propos, muszę zrobić czytania na kwiecień. Chyba że olać, nie robić, bo po co nam wiedzieć, nie? Czy powinniśmy nie robić czytań na kwiecień? Nie, zrobię. Zrobię, bo jestem sama ciekawa, co tam wyjdzie. Słuchajcie, Jezu, nie mogę tak tasować, bo się czuję po prostu dziwnie. Ale muszę, bo mnie boli palce. No. Misiaczki! Czyli od panny zaczynamy. Tak, czyli dlaczego ja o tym gadam? No o to właśnie z tego powodu, że zaczynamy od panny. Tylko o to mi chodziło. Że zaczynamy czytanko. O Jezu, lew pociasta. O. Powinnam zacząć od wiaczka. Co nie lwy? No miszki, sorry. Zaczynamy od panieneczki. Dobra. Szybko przelecę przez 11 znaków, żeby do lwa dojść. Lwiaczki, nie bójcie się. Będziecie tylko, że na końcu. Misiaczki. Dobra. Już tyle. Już nie gadam, nie pitole, tylko lecimy, bo szkoda czasu. Kochani, co jest ukryte przed każdym znakiem zodiaku oraz co ukrywa każdy znak zodiaku? Miszki, dobra, zaczynamy od panny. Zaczynamy od panny. Panie, neczko. Troszkę nieudolnie będę tasować dzisiaj. W sensie, że nie będzie urywać tyłka. Zazwyczaj urywa, nie? No właśnie. A no właśnie. Miszki, dobra, już. Już spokój. Lecimy. Co jest ukryte przed panną? Ktoś czeka na wiadomość od was. Chcę, żebyście się z nimi skontaktowali. Chcę, żebyście się spotkali, chcę, żebyście ich gdzieś zaprosili. Jeżeli to jest niemożliwe, bo wy absolutnie nie jesteście osobą, która mogłaby pierwsza coś zrobić, być może jest gdzieś osoba, czyli odwracamy energię w tym momencie, która chciałaby was gdzieś zaprosić albo chciałaby... Słuchajcie, właśnie i teraz pytanie, bo to, co jest w was, jest dużo. Albo z wami się spotkać, randka, spotkanie przyjacielskie, nie wiem, albo się z wami pojednać. Czyli ogólnie jest pokazane, że osoba chce się skomunikować
Tylko mówię, oni mogą czekać, że wy napiszecie, ale równie dobrze oni mogą myśleć, może muszę napisać, może muszę się odezwać. Ale celem tej komunikacji byłoby spotkanie, randka, impreza, zaproszenie, ewentualnie pojednanie. Pojednanie, jeżeli wiecie, że jesteście panną, która gdzieś tam z kimś ma na pieńku. Na pieńku. Czekają na wiadomość. Albo czekają z wiadomością. Znaczy, ja, to co jest przed wami ukryte, to nawet nie chodzi o czekanie, tyle co o to, że oni chcą z wami porozmawiać, po prostu. A już to, czy mogą i zrobią to jutro, czy czekają, że wy się odezwiecie, to zależy od waszej sytuacji, bo są różne sytuacje. Może są zablokowani. No to chcieliby, ale nie mogą. Proste. Ale chcą z wami porozmawiać, ale również chcą się z wami spotkać. Spotkać. Pokłapać do siebie, ale też się spotkać. Albo pojednać. Zaproszenie, impreza. Możecie nie wiedzieć również, że czeka na was rzeczywiście zaproszenie. Na przykład na wesele, na imprezę jakąś. Jakieś spotkanie. Tylko nie wiem, czy ono już jest pocztą wysłane do was, czy gdzieś ktoś zadzwoni i was zaprosi. Tego nie wiem. No bo to jest tylko ogólna energia. Ale jest pokazane, że coś takiego, że o tym panna nie wie, że ktoś tutaj się gdzieś tam chciałby zobaczyć, spotkać albo zaprosić. I to może być zarówno jeżeli chodzi o przyjaciół, rodzinę, jak i jeżeli chodzi o sprawy randkowe lub pojednawcze. Wy wiecie, co macie. Co ukrywa panna? Że nie wie, czy chce. Mam nadzieję, że to nie chodzi o tą samą bidną osobę, co chciała się tu spotkać. Panna pokazuje, nie wiem, czy chcę, nie wiem, czy powinnam. No, w ogóle panna nie wie. No. To jest na takiej zasadzie, że jeżeli ta osoba rzeczywiście chce wyjść z jakimś kontaktem czy z jakąś propozycją, to panna pokazuje, nie wiem, ja takich zaproszeń czy takich propozycji to mam tu kilka, nie wiem, czy mam ochotę. Panna również może ukrywać, że się jej nudzi. Nudzi. Może też ukrywać, że się źle czuje. Albo, że nie wie, czy się przed czymś obroni. Albo nie wie, czy kogoś odblokować. Tak jakby był jakiś mur i panna nie wie, czy ten mur ma pozostać, czy ma zostać zburzony. A jeżeli panna czuje się nadwrażliwa, na przykład na zranienie, no to wtedy mogłaby nie chcieć się z kimś zobaczyć lub pojednać, bo obawiałaby się zranienia. I dlatego wtedy jest pokazany ten mur jako nadwrażliwość na zranienie. Nie wiem, czy cię chcę. Nie wiem, czy się z tobą spotkam, nie wiem, czy z tobą pojednam. A co, jak ty mnie zranisz? Ja jestem wrażliwa, wrażliwy. A? No. Misiaczki. No, taka panieneczka była. Taka była panieneczka. Lecimy dalej. Wagusiu. Misiaczki. Waga. Co jest ukryte? Przed wagą. Oj. Ktoś ma dosyć, za dużo jest przeszkód. Chodzi albo o pracę. Dla niektórych z was tu chodzi o pracę. To jest osoba z pracy albo osoba, jakaś sytuacja w pracy, to może dotyczyć pracy, o to mi chodzi, ale może też dotyczyć jakiejś osoby lub relacji, gdzie między wami nie ma współpracy. Czyli nie musi chodzić o pracę zarobkową, może chodzić, nie wiem, o jakiś związek, jakąś relację, przyjaciół, rodzinę, nie wiadomo co, gdzie nie ma między ludźmi współpracy. To, czego wy nie wiecie, to jest to, że ta osoba jest już zmęczona i ma dość. W pracy lub w jakiejś relacji. Zmęczona i ma dość. Ta osoba pokazuje, tu jest za dużo przeszkód. Na każdym kroku są jakieś przeszkody. I podczas gdy ta osoba do pewnego momentu jeszcze była nieskłonna, tylko miała możliwość pokonywania tych przeszkód, w tym momencie pokazuje, że nie da się czegoś zrobić, naprawić. Nie wiem, co tam jeszcze. Pytanie tylko, czy
Chodzi o to, że wasza relacja jest nadpsuta i o to chodzi? Czy chodzi o to, że jakiś projekt w pracy jest za trudny? Za trudny? Może oni w was nie wierzą, że wy podołacie? Też jest to możliwe? Czyli wtedy odwrócona lekko energia? Nie tyle, że oni nie podołają, co wy nie podołacie, tylko że oni tak myślą. Ja nie mówię, że tak jest. Oni tak myślą. Bo chodzi, to jest coś, czego wy nie wiecie. Więc gdzieś jest osoba lub grupa osób w pracy lub w relacji. Was jest dużo, każdy ma inne sytuacje. To jest tylko energia. Gdzie osoba widzi, że jest za dużo przeszkód i ktoś nie podoła. I niemożliwa jest już dalsza współpraca lub praca. Jeżeli chodzi o związek, no to też jasne jest, co to oznacza. Więc to jest przed wami misiaczki w tym momencie ukryte. Waga ukrywa. Oj, dobra. To powiem jeszcze jedno zdanie a propos tego, co jest przed wami ukryte, bo jeżeli to jest związane z tym, co wy ukrywacie, no to jeszcze jedna rzecz. Być może oni, to czego wy nie wiecie, oni się spodziewają, że wy macie dosyć i chcecie odejść z pracy. No to jeszcze jest taka możliwość. Dlaczego tak powiedziałam? Bo wy mi pokazujecie niezależność zawodową i finansową lub singlostwo. I pokazujecie, że jesteście zadowoleni i pokazujecie, że wiecie, gdzie jest wasze szczęście. Pokazujecie spokój i gotowość do być może nowego życia jako singiel, być może nowego życia jako osoba, która ma własny biznes i już nie będzie dla kogoś pracować, bo ma dosyć. Tylko, że mówię, oni podejrzewają, że wy chcecie odejść z pracy. To tylko tyle mówię. Ale pokazujecie, że ukrywacie niezależność lub chęć dążenia do niezależności. Może być niezależność emocjonalna, czyli ja nie chcę już z tobą być, ja chcę być singlem. Albo niezależność finansowa. Ja nie chcę już dla ciebie pracować, ja chcę mieć własny biznes. I wy to ukrywacie. Ale jednocześnie pokazujecie, że jesteście zadowoleni. Wolni, szczęśliwi, zadowoleni. Pokazujecie zdrowie, pokazujecie spokój i pokazujecie tak, jakbyście w końcu odnaleźli drogę do szczęścia. Może się w kimś zakochujecie, czy zakochaliście, może jesteście zadowolonym singlem, który otwiera się na miłość, ale to może być też droga do szczęścia, na przykład zawodowo, finansowo, czy ogólnie jakoś, nawet zdrowotnie. Nie wiem, dlaczego ukrywacie to szczęście. Chyba, że ukrywacie, że się w kimś zakochaliście. Takie coś moglibyście teoretycznie ukrywać. Jeżeli wy macie biznes lub jakieś współprace biznesowe i ta osoba ukrywa, że ma dosyć tej pracy, to wy pokazujecie, że albo macie dla nich jakąś nową ofertę i oni tego nie wiedzą, jeżeli to jest możliwe oczywiście, albo no to by było dla nich dobre, bo oni są całkiem zrezygnowani, albo macie na myśli nową osobę, czyli jak ta osoba odejdzie z tej pracy, to wy macie już nową na jej miejsce. Ale to jest na pewno do nikogo, bo to jest cholernie specyficzne. Ogólnie waga ukrywa dążenie do niezależności finansowej, emocjonalnej, chęć bycia singlem lub bycia niezależnym finansowo, na przykład od pracodawcy czy coś takiego, poczucie wolności i poczucie zadowolenia, ozdrowienie, otwieranie się na miłość, być może zakochanie. Być może zakochanie. Jeżeli jakaś waga powiedziała ostatnio partnerowi, partnerce, że chce być singlem, to nie do końca to jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że ja podejrzewam, że to, co ta waga by ukrywała, to tak, chcę być singlem od ciebie. Z tobą chcę się rozstać. Ale ja tu już mam coś w zanadrzu nowego. Jeżeli ktoś ma taką wagę. Dobra. Misiaczki. No dobra. Sorry za potwornie nieudolne tasowanie. Nie mogę. Normalnie czuję się, jakbym była jakaś, kurde, skorpionu. Sytuacja może dotyczyć ryb. Chcą z wami walczyć lub chcą o was walczyć. Jeżeli znacie ryby, chcą z wami walczyć lub o was walczyć. No niby dwie różne rzeczy, ale chyba wiecie, które jest bardziej możliwe. No rany boskie, czy ja to muszę tłumaczyć? Nie muszę.
Ale jest jeszcze jedna rzecz. Wy nie musicie mieć osoby spod znaku ryby. Wy możecie mieć osobę, która coś ukrywa. I to, co jest ukryte, to jest to, że jest coś ukryte. Więc to jest podwójne ukrycie. Wezmę Wam w takim razie jeszcze jedną kartę. Bo mamy pokazane, że ukryta jest tajemnica. Wow. No ale... Może ktoś ukrywać... Sny, intuicja. Dobra. O kurde. To, czego nie wie Skorpion. Już nie mówimy o osobie spod znaku ryby. To może dotyczyć osoby spod znaku ryby, jeżeli znacie, ale nie musi. Nie bierzcie sobie tego do głowy. To, co jest ukryte, może być związane z emocjami tej osoby, z uczuciami, emocjami tej osoby. Ta osoba pokazuje, że się boi. Być może chce walczyć o Was, albo o jakąś sytuację, albo boi się rywalizacji, być może Wy z nimi chcecie rywalizować i oni się boją. To by było w pracy na przykład wtedy możliwe, nie? Ta osoba się boi. Boi się rywalizacji lub boi się walki, ale ta osoba również może wewnętrzną walkę mieć. Na przykład nie wiem, czy chce być ze Skorpionem, czy chce odejść. Nie wiem, czy chce być z tym, czy chce być z tamtym. Wewnętrzna walka. I Wy tego nie wiecie, że oni mają cholerną wewnętrzną walkę. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. To, czego Wy nie wiecie, to jest to, że ta osoba, która tu jest pokazana, która coś tam ukrywa, dostaje lub już dostała przekazy we śnie, w nocy. Oni nie śpią po nocy i mają przekazy intuicyjne we śnie. I albo te przekazy ich namawiają, czy przynajmniej oni tak myślą, ja nie mówię, że tak jest, ale oni tak to odbierają, te przekazy, że mają walczyć o Was, być może dlatego się zachowują tak, jak się zachowują, albo te przekazy mówią im, że mają z Wami rywalizować. Jeżeli na przykład jest to Wasz rywal w pracy czy w biznesie. I Wy tego nie wiecie. Albo się przygotujcie na to, że ktoś będzie o Was walczył, bo tak czuje ta osoba. Albo się przygotujcie na to, że będzie ktoś z Wami rywalizował, ale od razu mówię, że ten, który by rywalizował, trochę się boi, bo ta osoba się boi, że nie uda się ta walka. Okej? No. Także Skorpionu, spokojnie. Spokojnie, smoki przecudowne. Co ukrywa przepiękny Skorpion? Że nie wie. To ani Wy nie wiecie, ani oni nie wiedzą? A może Wy macie wybór? Jeżeli Wy macie wybór pomiędzy dwiema osobami, to oni chcą walczyć, rywalizować, walczyć o Was, ale się boją, że przegrają. No to to ma sens. Ale Wy pokazujecie, że nie macie pojęcia, co zrobić. Z tą dwójką mieczy to Wy pokazujecie, nie, ja naprawdę nie wiem. I mało tego, Wy sobie, słuchajcie, przynajmniej do... Kiedy jest zaćmienie słońca? W kwietniu. Chyba. Nie wiem, czy 8, czy 10, nie, dobrze nie pamiętam. Sorry, przepraszam, nie pamiętam. Sprawdźcie, kiedy jest zaćmienie słońca. Jakieś na początku kwietnia jakoś, pierwszy połowie kwietnia jest. Przynajmniej do tego czasu, kiedy będzie to zaćmienie słońca, Wy możecie się nie dowiedzieć. Bo jest pokazane, że energia słoneczna Wam tak jakby coś przesłania, ale to jest związane z zaćmieniem. Przynajmniej ja tak uważam, że to jest tak związane, na rany boskie. Takie coś mi przyszło do głowy, dlatego to powiedziałam. Ale co chciałam powiedzieć, że Wy macie pokazaną przepaskę na oczach. Ja nie wiem, co mam zrobić. Ja nie wiem, co mam zrobić. I ukrywacie, że naprawdę nie wiecie. Być może macie jakiś wybór. Być może komuś już powiedzieliście, że zdecydujecie lub zdecydowaliście. Nie ma decyzji. Nie ma. Skorpion nie wie, co ma robić. Albo Skorpion myśli, że powinien być z bratnią duszą, albo że powinien być z kimś innym, ale o co by to nie chodziło? Pokazujecie, nie wiem, gdzie jest moje szczęście lub nie wiem, czy mogę być z osobą, która wydaje mi się, że jest moją bratnią duszą. To jest tego typu sytuacja. Ale to Wasze niewiedzenie jest jeszcze tak jakby na to, jest jeszcze nałożona energia, jak to się popozna? Zaćmienia. Eklips. No. Nałożona jest energia zaćmienia jeszcze na to. Czyli tak jakby dopiero po tym zaćmieniu, tak jakbyście tak jakoś olśnienia dostali. Także poczekajcie chwilę. Dowiecie się. Dowiecie się, spokojnie. Skorpionu lisiu, to byłeś Ty. Lecimy ze strzelczykiem. Strzelczyku. Przecudowny. Co jest ukryte przed strzelcem? Ha.
kurde, nie wiem. Bo to mogę powiedzieć na dwa sposoby. Ja powiem to na dwa sposoby, a wy skorzystajcie z własnej intuicji, żeby wybrać, która z tych możliwości jest bardziej prawdopodobna. Bo powinniście wiedzieć, bo wiecie, czy macie związek, czy nie macie związku. Wiecie? No przecież, że wiecie. Wiecie, czy wasz związkowiec jest podejrzany? Czy robi obczajkę gdzie indziej, czy nie robi? Wiecie? No wiecie. Wiecie, czy jest gdzieś jakaś osoba, która mogłaby się wami interesować, czy nie wiecie? No oczywiście, że wiecie. No dobra, jest pokazane, że jest ukryte, ale już wam mówię, co jest ukryte. Ukryte jest, że jakaś osoba kogoś obserwuje, śledzi, patrzy oczami i chce z nią robić romans. Albo ma romans. Albo ma romans. Jeżeli ta osoba ma romans, to wy się niedługo tego dowiecie. No to to by było wtedy no, ukryte przed wami, że ktoś na boku ma romans. Ale jest pokazana obserwacja i dowiedzenie, jest pokazana wiedza obok tego. Jeżeli wy macie romans z kimś innym, to możliwe, że nie wiecie. Jeżeli macie dwie osoby, to możliwe, że nie wiecie, że wasz człowiek już coś wie, już coś obczaił, a przynajmniej szuka, bo podejrzewa. Bo podejrzewa. Dlatego jeżeli strzelec ma dwie osoby, to jedna z tych osób, przynajmniej jedna z tych osób, to tak no, coś obczajkę jakąś robi. Ale jeżeli miałabym nie mówić o takich negatywnych rzeczach, że ktoś kogoś zdradza, tylko miałabym powiedzieć, że po prostu jest sobie strzelczyk Bogu ducha winny, to jest pokazane, że to, co jest przed wami ukryte, to, że osoba chce romansu. Nie wiem, czy chce więcej. Chce romansu? Nie wiem, czy chce więcej. Albo wam nie ufa, albo sobie nie ufa, albo nie jest otwarta jeszcze na coś więcej. Ale chce romansu. Być może chce powrotu do romansu. Być może was obserwuje. Obczajcie, kto patrzy na wasze relacje na tych wszystkich jakichś tam mediach społecznościowych. Kto lajkuje wasze te, bo to może być ten człowiek. No. Szczelczyku! Ktoś tu się szykuje, żeby z wami robić rzeczy. No. No to oby tu nie było zdrad i trójkątów, no bo to jest takie trochę uciążliwe i niepotrzebne, mi się wydaje. Ale jeżeli nie ma, no to żyć nie umierać, nie? To żyć nie umierać. Strzelczyk ukrywa oszustwo, kłamstwo. Aha! Sorry. Sorry, Żydre. Muszę wziąć trzecią kartę, bo ta pierwsza karta nic mi nie powiedziała. Oprócz tego, że oszustwo. Słuchajcie, albo nie przyznajecie się, że podejrzewacie człowieka, dosłownie. Jakiegoś człowieka podejrzewacie. I jeżeli już wiecie coś, albo przynajmniej próbujecie się dowiedzieć, to w momencie, kiedy się dowiecie, to pokazujecie, że to w ogóle jest już porażka totalna. Jeżeli podejrzewacie człowieka, o to mi chodzi, ale ja zakładam, że wy ukrywacie coś innego. Na przykład wy ukrywacie, że bujacie w obłoka, a co by było, gdybym się zabawiła na boku albo zabawił. Czyli jest myśl i ta myśl jest podwójnie ukryta, bo ona jest w miejscu, co jest ukryte, przez co strzelec ukrywa, ale to jeszcze jest karta, która mówi, że to jest ukryte. Czyli to jest podwójnie ukryte. Czyli to jest myśl w głowie, której strzelec na pewno nikomu nie powie. Nie wiem nawet, czy sam sobie do lustra powie. No, nie wiem. No, bo nie wiem, na ile jesteście szczerzy sami ze sobą. Ale jest pokazane takie coś, takie bujanie w obłokach, takie życie mi przelatuje przed nosem. A gdyby tak mieć jeszcze jeden romans, tylko go ukryć dobrze, żeby się nikt nie dowiedział, ale jednocześnie pokazujecie, że byłaby to jakaś wasza porażka lub że mogłoby to doprowadzić do klęski w waszym życiu. Czyli możliwe, że się boicie to zrobić. O to mi chodzi. To jest do strzelca, który ma człowieka i mógłby chcieć go zdradzić, ale jest jeszcze strzelec, który człowieka nie ma albo zaczyna mieć dopiero. I jest pokazane, że zastanawiacie się, czy bycie z kimś na poważnie i w prawdzie i w takim bardzo konkretnym, zaplanowanym związku nie pozbawi was przyjemności życiowych. Po prostu. Tylko tyle. Nic więcej nie mówię. No ale jak to? To ja się tutaj ustatkuję z tym człowiekiem, a tu mi coś przeleci przed koło nosa. Coś mi przeleci. I stracę okazję. Może ja nie chcę tracić tych innych okazji. No i to strzelec ukrywa. Jest też pokazane, że strzelec może ukrywać przed kimś poczucie porażki
i straconej szansy. Czyli jeżeli jest strzelec, który rzeczywiście mógł był zrobić coś romantycznie, zawodowo, nie wiem, to nie przyzna się nikomu, że ma poczucie, że się mu nie udało i że stracił szansę. Takie karty czasami wychodzą u ludzi, którzy przekraczają pewien wiek, 40, 50, i zaczynają myśleć, kurde, co ja osiągnęłam, czy osiągnąłem w życiu. Może to jest takie. Może ktoś się zastanawia nad jakimś takim poczuciem porażki wewnętrznym. Wewnętrznym poczuciem. No, wiecie, o co chodzi. Dobra. Co jest ukryte przed kozio? O! Dobra. Albo strasznie ktoś płacze i cierpi, ale Wam tego nie chcę pokazać. Nie wiem kto. Szukajcie. A dobra, weźmy drugą kartę, może wyjdzie. Albo ktoś Was zranił, ale jeszcze o tym nie wiecie. Kiedy może ktoś zranić, a Wy o tym nie wiecie? Kiedy na przykład zdradzi, oszuka. Nie wiem, zrobi coś, co na przykład dowiecie się później, że to ta osoba zrobiła, a ta osoba już to zrobiła i Wy o tym nie wiecie. To jest karta zdrady, ale to nie musi być zdrada. To jest karta cierpienia i to jest pokazane, że Wy tego nie wiecie. Czyli to nie Wy cierpicie, przynajmniej jeszcze nie. Jeżeli ta osoba zdradziła lub oszukała, to być może to do Was dojdzie. Ale zobaczmy, może to jest osoba po prostu, która po Was płacze. Odrzuceniem... Słuchajcie, jeżeli ich odrzuciliście, to im jest cholernie przykro i nie mogą się z tym pogodzić. Tyle. Jeżeli natomiast macie jakąś dziwną relację, albo nie dziwną, może stałą, nie wiem, ale ta osoba się od jakiegoś czasu zaczyna bardzo, bardzo oddalać, to być może zaczyna się zastanawiać, czy ta relacja jeszcze ma sens. I tylko tyle mówię. Ewentualnie z tymi kartami bym powiedziała, że może ktoś ma coś, ale to nie są typowe karty depresji, więc to nie o to chodzi, żebyśmy powiedzieli, jaka diagnoza dokładnie. Ale jakieś problemy emocjonalne, więc teoretycznie nie musiałoby to oznaczać, że ten człowiek chce od Was odejść lub Was zostawić. Mogłoby oznaczać, że ten człowiek ukrywa, że jest cholernie nieszczęśliwy. Jeżeli macie dorosłe dzieci, albo nastolatkowe dzieci, nastoletnie, albo jakąś przyjaciółkę, czy jakiegoś, nie wiem, siostrę, brata, nie wiem kogo, kogoś bliskiego i widzicie po ich zachowaniu, że coś jest inaczej, że coś jest nie tak, ale oni Wam nie chcą powiedzieć co? Prawdopodobnie zawód miłosny. Albo się coś wydarzyło negatywnego w ich życiu. I ta osoba Wam tego, no przynajmniej na razie nie mówi. Przynajmniej na razie. Co ukrywa koziorożec? Że nie może spać, że nie może się wyleczyć, że boi się, że się nie wyleczy, że boi się, że jest zawieszony w życiu i nie pójdzie dalej, że boi się, że się nie wyleczy po kimś, po rozstaniu. Wyleczenie może chodzić o fizyczne, o ciało, po prostu boi się. Nie, a co jak się nie wyleczę? Co wtedy? Co jeżeli się, nie wiem, jeżeli jest chory koziorożec, no jak nie, to nie. Ale jeżeli znacie chorego koziorożca, boi się, że już mu się nie polepszy. I to ukrywa. Ja nie mówię, że się mu nie polepszy. Ja mówię, że on się boi tego, ten koziorożec, ok? Ale jeżeli nie jest chory, to jest nieuleczony albo nie śpi po nocach z jakiegoś powodu, leży długo i nie może spać, myśli o czymś, obawia się lub jest bardzo zniecierpliwiony tym, że nic nie idzie do przodu i nic się w jego życiu nie zmienia. I nic się w życiu nie zmienia. No. Ale ukrywa. Ale ukrywa. Miśki, nie patrzcie na to moje tasowanie, błagam, bo to tak mi dzisiaj przez ten palec nie idzie, że normalnie... Takimi głupotami przejmuje, co nie? To po co ja gadam o tym w ogóle? Co tak o kogo chodzi? Ważne, żeby było potasowane. Aj, wodniczu lisiu przecudowny. Dobra, lecimy. Uuu.
Dobra, nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. W sensie, o jakiego typu sytuację chodzi. Dlatego powiem cholernie, cholernie ogólnie. Jest gdzieś osoba, która albo walczyć chciałaby o was, ale nie ma pojęcia jak, albo ma konflikt wewnętrzny w związku z waszą osobą i być może z kimś jeszcze, no, i nie ma pojęcia, co zrobić. W ogóle w głowie nie ma zero decyzji, zero decyzji. Albo jest to jakaś rywalizacja. Rywalizacja. Tylko, że to jest dziwne. Bo jeżeli to jest rywalizacja pomiędzy wami i jakąś osobą, to ta osoba nie bardzo wie, dlaczego jest ta rywalizacja, albo tak trochę nie bardzo uważa, że to jest potrzebne. Nie wiem za bardzo dlaczego, ale tak jest pokazane takie trochę jakby ignorowanie potrzeby rywalizacji. Ja nie wiem, co ja powiedziałam. Sorry, Miśki. Jeżeli to jest sytuacja romantyczna i ta osoba to jest jakaś osoba z wami związana, nie wiem, czy jest związana, czy była związana, czy chciałaby być związana z wami w sposób romantyczny, to albo ukrywa, że chce o was walczyć, albo ukrywa, że ma konflikt wewnętrzny. A jeżeli ma konflikt wewnętrzny, to dlatego prawdopodobnie, że nie umie podjąć decyzji, co dalej. Czy przyjść do was, czy iść do kogoś innego. I tyle. Tyle. Nic więcej. Co jeszcze wam powiedzieć? Aha, a jeżeli to nie jest osoba, która chce walczyć lub która ma konflikt wewnętrzny, to chodziłoby o jakąś rywalizację. Ale to widzicie, jak ja myślę o rywalizacji i nie jest to związane z miłością, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to na polu jakimś biznesowym, zawodowym. Gdzieś w jakiejś korporacji pracujecie i walczycie o, nie wiem tam o co. Tylko, że ta osoba pokazuje, że albo ignoruje pewne rzeczy a propos tej rywalizacji, czyli chyba nie za bardzo poważnie do tego podchodzi, albo nie widzi potrzeby rywalizacji. Co to znaczy dla was? Nie mam pojęcia. Nic więcej nie mówię, bo ja tak do końca nie wiem, o co to chodzi. Jedyne, co mówię, jedyne, do czego mi to tak pasuje, znaczy najbardziej mi to pasuje do sytuacji romantycznej. Chcę o ciebie walczyć, ale nie wiem jak. Mam konflikt wewnętrzny, nie wiem, czy iść do wodnika, czy iść do kogoś innego. To najbardziej pasuje do tego. Jeżeli wy czekacie na czyjąś decyzję, nie, no to zapomnijcie. Nie ma możliwości. Przynajmniej na pewno nie w najbliższych tygodniach. O, to w ogóle, Miśki, dajcie spokój. Absolutnie. Jest jeszcze jedna rzecz. Możliwe, że ktoś ma konflikt wewnętrzny i nie wie, jaką podjąć decyzję, czy się do was odezwać, czy nie, ale coraz bardziej bije się z myślami odezwać się do wodnika, czy się nie odzywać. Może wodnik się odezwie. To jest trochę na takiej zasadzie. Jeżeli podejrzewacie, że jest gdzieś osoba, która chciałaby z wami porozmawiać, jest im trudno tego nie zrobić. Ale nie podjęli decyzji, żeby to zrobić. Także pewnie nie zrobią. Ale mają taką walkę wewnętrzną. Chcę się odezwać, ale może nie powinienem, czy nie powinnam. A? No właśnie. Takie buty. Takie buty. Aha, jeszcze jedno. Jest gdzieś osoba... Muszę to powiedzieć. Dobra. To mi przyszło do głowy tak, totalnie nie powiem skąd, bo tutaj nie będziemy o odwłokach gadać, ale Miśki, jest gdzieś jakaś osoba, to może być koleżanka albo kolega, no nieważne. Jakaś osoba niezwiązana z wami romantycznie, która wie coś na temat osoby, z którą jesteście lub byliście związani romantycznie, ale osoba, na której wam zależy. Ta osoba, która coś wie, ukrywa to przed wami i nie wie, czy wam powinna powiedzieć, czy nie. Przykładowo, jest sobie gdzieś jakaś Frania i Frania wie, że Franek... Dobra, bez sensu. Inaczej, jest Eusebia i Eusebia wie, że Franek zdradził albo Eusebia widziała Franka na kawie z jakąś pipcią i nie przyjdzie do was, do wodnika i wam nie powie, bo nie wie, czy powinna. Bije się sama ze sobą. Bo tu jest pokazane, że ktoś się bije sam ze sobą. Powiedzieć, nie powiedzieć. Odezwać się, czy nie odezwać. Tyle, nic więcej nie mówię. Ale jeżeli jakaś wasza znajoma, koleżanka, przyjaciółka, kolega, znajomy, przyjaciel, siostra, brat, nie wiem. No siostra, brat to może by powiedzieli, ale dobra. Jeżeli się ostatnio dziwnie zachowuje lub próbuje wam tak między wierszami gdzieś włożyć, że wasz partner, partnerka nie są zbyt fajni,
dopytajcie, o co im chodzi i czemu to mówią, bo oni mogą wiedzieć więcej, niż Wam mówią w rzeczywistości. O! No. Wodnik chce się z kim zaprzyjaźnić? Aj. No, to są dwie rzeczy. I nie wiem, która jest bardziej prawdopodobna. Powiem obie. Jest możliwe, że wodnikowi... Nie tyle, że się ktoś podoba, co wodnik chciałby się z kimś zaprzyjaźnić, ale niekoniecznie być w związku lub w miłości. Czyli wodnik może chcieć zrobić friendzoning, czyli pozostajmy przyjaciółmi, nie kocham Cię na tyle, nie odwzajemniam Twoje uczucia, pozostajmy przyjaciółmi. Więc to jest jedna wersja wydarzeń. Więc jeżeli ktoś tego słucha i podejrzewa, że wodnik go tak traktuje, no to o to chodzi. Dwa. Jeżeli wodnikowi relacja się kończy lub rozpada, to wodnik pokazuje, ale przynajmniej zostańmy przyjaciółmi. Natomiast jeżeli ten sam wodnik ma dzieci z tym człowiekiem i się rozpada związek, wodnik pokazuje, no ale może dla dzieci powinniśmy razem zostać. Być może gdzieś jest jakiś wodnik, który tylko dla dzieci z kimś jest. I to ukrywa przed całym światem. Ale jeszcze jest trzy. Jest gdzieś wodnik, który mówi, jeżeli nie możemy być bratnimi duszami, znaczy bratnimi duszami i tak jesteście, niektórzy z Was, bo tutaj są dwie karty bratnich dusz. Dwie. Tylko, że ta druga jest odwrócona. Karta miłości jest odwrócona. Ale jeżeli nie możemy być w miłości, jeżeli nie możemy być razem, to przynajmniej bądźmy przyjaciółmi. O kogo chodzi? Miśki, to tylko Wy wiecie. Ale Wy to ukrywacie. Wodnik to ukrywa. No. Być może wodnik chciałby powrócić do jakiejś bratniej duszy albo powrócić do jakiejś miłości. No może już znacie tą osobę, nie? No bo jak powrócić, no to chyba proste, nie? I wodnik ukrywa, że chce powrócić. Nie wiem przed kim, ale tak to wygląda. Dobra. Misiacz. Lećmy dalej. Rybeńki. Ile ja już gadam? Czekajcie chwilę. Bo chcę zobaczyć... A, dobra. Spoko, spoko. Jest okej. Jest gdzieś jakaś osoba, która... Jeżeli chodzi o romantyczną relację, to ta osoba chce być wolna lub jest wolna lub zachowuje się jakby była wolna, bo robi co jej się podoba. I ta osoba chce z Wami coś więcej, być może tylko seksualnie, ponieważ nie pokazuje, że chce mieć poważny związek, ale pokazuje pasję wobec Was. Ok? To jest raz. Dwa. Jeżeli to możliwe, zwłaszcza jeżeli macie biznes, albo jeżeli pracujecie w jakiejś korporacji, czy gdzieś z jakimiś pieniędzmi, jakieś biznesy, jakieś takie coś, to jest pokazana osoba, która chce być niezależna. Niezależny twórca? Co? Niezależny twórca? Ja w ogóle nie wiem, co ja powiedziałam teraz. W głowie mam twórcę albo fotografa, ale ja nie mam zielonego pojęcia, dlaczego miśki zory. Coś artystycznego to może być, albo jakaś pasja, jakiś talent. Ktoś jest niezależnym twórcą lub chce być niezależnym twórcą. Czyli rybki by musiały uważać na kogoś w pracy lub w biznesie lub gdzieś w firmie, albo kogoś, z kim Wy współpracujecie w tym momencie, na przykład biznesowo, kto chce być niezależny. No chyba od Was. Niezależne. No. A jeżeli nie chodzi o pieniądze, o biznesy i o jakieś takie rzeczy zawodowe, to jest osoba, która jest singlem. Albo chce być singlem i chce nim pozostać. O to mi chodzi. Ale no naprawdę bardzo dużo pasji ma. I to jest związane z Wami. Bo to jest przed Wami ukryte. No chyba, że... Dobra, no mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to nie jest Wasz partner albo partnerka. Bo jeżeli to jest Wasz partner, partnerka, to bym się zastanawiała, dlaczego mają bardzo dużo pasji gdzieś tam i zachowują się jak singiel. Więc mam nadzieję, że nie. Ale teoretycznie Wy możecie mieć partnera, partnerkę, a ten człowiek ma do Was bardzo dużo pasji. Jest singlem i idzie w Waszą stronę. To, czego Wy nie wiecie, to, że jakiś człowiek z pasją idzie w Waszą stronę.
ale nie wiem, czy się będzie nadawał do związku. Bo pokazuje, ja jestem niezależny, ja się nie będę tutaj, jak to powiedzieć, ja nie będę wchodzić do klatki jakiegoś poważnego związku. Dlatego tu musimy uważać, misiaczki, dobra? Musicie uważać. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, biznesowe, niezależność, ta osoba pokazuje pragnienie niezależności. I ta osoba będzie działać tak, żeby być niezależna, albo już jest niezależna. Nie wiem, czy wy o tym wiecie, że ta osoba jest niezależna. No. Ale jeżeli chodzi o romansowe rzeczy, to jest pokazane dużo pasji i pragnienie. I pragnienie pójścia w waszą stronę, ale mogą się z wami chcieć spotkać, mogą wam coś zaproponować, mogą chcieć, jakieś romanse, nie romanse, ale nie wiem, czy będą chcieli związek. No, to tyle. Miśki. Co to jest? Jezu, nie mogę. Czemu wam nie mogę? Słuchajcie, tu jest jakieś wariactwo. Tu jest jakieś wariactwo. To jest tak, jakbyście byli wy i ta osoba stworzeni do tego, żeby mieć romans. I wy pokazujecie... Ja miałam to powiedzieć za nie... O Jezu. Dobra, ja to miałam powiedzieć zanim rozłożyłam karty, że jak ja powiedziałam, że ten osobnik może nie chcieć nic poważnego, tylko romans, to przyszło mi do głowy, że wy mówicie teraz, to spoko, to ja tam nie muszę mieć nic więcej, wystarczy mi romans. I miałam zaraz to skomentować, że dobra, dopóki się nie zakochacie. Ale sobie myślę, nie będę robić wykładu. Tymczasem wy pokazujecie, że dokładnie to macie w głowie. Romans. Natomiast to jest tak, jakbyście byli stworzeni, żeby razem coś robić. Chyba, że jest to zawodowo i chcecie coś tworzyć razem z tym człowiekiem. Pokazujecie mi również nowe życie, nowy początek. Jeżeli rybki chciałyby mieć dziecko albo byłyby już w ciąży, to też by to ukrywały. Ale to nie musi być dziecko ani żadne tam jakieś inne nowe życie, tylko to może być nowy plan, to może być zawodowe nawet, nowe dzieło, to może być nowy rozdział w życiu, to może być nowa droga życiowa. To jest tak, jakby rybki ukrywały przed kimś, że mają pragnienie, ale nie tylko pragnienie, że już to robią lub wszystko, co robią, to jest na poczet nowego życia albo nowego rozdziału. Czy na przykład, jeżeli rybki byłyby w jakimś związku, w którym nie chcą być, nie mają ochoty na to i chcą odejść, ale nie mówią jeszcze, że chcą odejść, to już sobie przygotowują grunt pod nowe życie. O, to jest coś takiego. Jeżeli rybki są singlem i znają już tego króla buław, to rybki sobie w głowie już mogły utworzyć, że będziemy mieć razem nowe życie, a ten człowiek pokazuje, że on jest singlem. Wy się będziecie nadawać, żeby robić rzeczy razem, bo wy jesteście połączeni pasją, ale wy chcecie nowe życie. Nie wiem, czy rodzinę, nowe życie, być razem, nowy związek. I tak jakbyście to ukrywali, że chcecie nowe życie, a oni pokazują, a ja jestem singlem. Uważajcie. Plan na nowe życie, planowanie nowego życia i jakaś osoba, której pragniecie, jest ukrywana w waszej energii. Ukrywacie to, że pragniecie jakiejś osoby. No. Ajajajajaj. Jakaś odnowa też jest pokazana u rybek. Rybki ukrywają, że robią coś a propos wyglądu lub urody. Jakaś odnowa. No ale dobra, no. Nie musicie się chwalić, co robicie, żeby dobrze wyglądać. No co to kogo obchodzi, nie? No ale jest takie coś pokazane. Baranku. Poważny związek? Ale żeby nie było dzieci, co? Nie wiecie, że ktoś ma poważny związek?
Ale nie ma dzieci? Nie rozumiem, dlaczego mielibyście to wiedzieć czy nie wiedzieć. Strasznie dziwne. Ale jeżeli wy z tym człowiekiem jesteście lub dążycie do tego, żeby być razem, to oni chcieliby mieć związek, ale nie chcą mieć dzieci. Nie chcą mieć już dzieci lub w ogóle nie chcą mieć dzieci. Ale jest też pokazane czyjeś dzieciństwo. Czyjeś problematyczne jak cholera dzieciństwo. I wy czegoś nie wiecie. A propos czyjegoś dzieciństwa. Słuchajcie, jeżeli dopiero co poznaliście człowieka, może mieć żonę albo męża, może mieć. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Mogą, jeżeli są wolni i wiecie na 100%, że są wolni i zachowują się wobec was tak, jakby coś od was chcieli rzeczywiście, to baranki, wydaje się, że nie bardzo chcą mieć dzieci. Albo nie mogą, albo nie chcą, po prostu. Ale ponieważ pokazują problematyczną kartę dzieciństwa lub niedojrzałości, to być może oni was uważają za osobę niedojrzałą albo sami mają problemy z dzieciństwa, ale na zewnątrz są bardzo poukładani. No to albo, albo. No to jest coś, czego wy nie wiecie o nich. No dotyczy albo dzieci, albo dzieciństwa. Ale albo mają już poważny związek i wy tego nie wiecie, bo są dwie karty małżeństwa pokazane. Dwie, nie jedna. Albo chcą poważnego związku, ale nie chcą dziecka? Dzieci? To jest strasznie specyficzne, cholera. No, no także to nie będzie do wszystkich, to nie ma szans. Strasznie specyficzne. Jeżeli jesteście z tym człowiekiem, to oni pokazują, że chcą dalej mieć ten związek, ale mają jakiś żal o przeszłość. Coś nieuleczone z przeszłości, ale chcą pozostać w tym związku. Jeżeli wy macie romans z kimś, kto ma żonę męża, to oni chcą pozostać w tamtym związku. Chcą pozostać w tamtym i wy tego nie wiecie wtedy. No. Jeżeli ktoś jest barankiem i nie mieszka, tylko ma pracę poważną w korporacji albo jakiś biznes, jeżeli wy jeszcze nie jesteście na szczycie, tylko chcecie iść do góry, jakaś hierarchia czy coś takiego, to albo jesteście za młodzi, na przykład jeżeli nie dostalibyście awansu, to dlatego, że ktoś uważa, że jesteście zbyt młodzi, albo za mało poukładani. Ale to jest strasznie dziwne, bo to w tej firmie czy w tym miejscu pracy ktoś doceniałby poukładanie, w sensie, że osoba jest dojrzała, ma żonę, męża czy coś takiego, ale nie doceniałby, czy bardzo negatywnie by ten ktoś patrzył na osobę, która mogłaby niedługo zaś w ciążę. Czyli kobiety byłyby tu dyskryminowane. No bo kobieta może w każdej chwili zaś w ciążę. No i oni pokazują, nie, ja cię nie będę awansować, bo a co jak będziesz mieć dziecko? A może wy macie dziecko i czasami trzeba wziąć wolne, bo dziecko choruje czy coś takiego. To jeżeli nie awansujecie w pracy i nie wiecie dlaczego, no to problemem są dzieci. Problemem są dzieci. Dawno byście mieli awans, gdyby nie to, że macie dziecko lub że ci ludzie myślą, że moglibyście mieć dziecko. To jest po prostu jakaś porażka totalna. To jest totalna porażka, co tutaj jest pokazane. Ci ludzie to są jacyś debile, także naprawdę. Weźcie, zmieńcie pracę albo nie wiem co. Kochani, sorry. Dobra, już nic więcej nie mówię. Związek chcą utrzymać małżeński, niekoniecznie chcą dzieci, albo mają żal do kogoś o przeszłość. O jakąś przeszłość. Mają żal. No. Albo jest osoba, która, byłbym z tobą, gdyby nie to, że masz dziecko. Wow. No. Albo ma inny związek ten człowiek. Albo dla tego człowieka się liczy tylko praca. Jeżeli to jest związek stały między wami lub małżeństwo, to wy pokazujecie, że jesteście bardzo silni i was nic nie złamie. Pokazujecie, że macie jakąś stabilizację, że macie bardzo dużo pewności siebie, że chcecie mieć związek lub macie związek. Jeżeli chcecie, to pokazujecie, że będziecie do tego dążyć. Jeżeli macie, to pokazujecie, że mój związek jest bardzo silny. Natomiast pokazujecie bardzo dużo dojrzałości. Pokazujecie też, że coś ukrywacie a propos być może jakiegoś lwa, ale to nie jest złe. Może to jest lew w was,
W sensie, że macie w horoskopie jeszcze energię lwa albo panny. Ale to jest pokazane bardzo, bardzo pozytywnie. Wy jesteście pokazani pozytywnie. Osoba silna, osoba, która ma własną siłę. Osoba, która ma związek albo dąży do tego, żeby mieć związek, żeby umocnić swój związek. Jeżeli wasz partner czy partnerka by się od was oddalali, to wy byście powiedzieli: nie, ja umocnię mój związek. Ja wiem, że mój związek jest na tyle silny, że ja go uratuję. Tak jakbyście mieli taką jakąś pewność. Ale no nie wiem, czy byście mogli ukrywać, że macie związek przed kimś innym. Ukrywać, że jesteście z kimś. Przed kimś innym ukrywać, że jesteście z kimś. No bo co jest ukryte? Małżeństwo, stabilizacja, poważny związek. Co jest jeszcze ukryte? Jestem silna, dążę do celu, lub jestem silny, dążę do celu. Nie wiem, dlaczego ukrywacie siłę. Tego nie wiem. Być może nie chcecie komuś pokazać, jaką jesteście silną osobą. Odwaga, siła. To jest ukrywane przez nas. No. Ale mówię, nie wiem czemu. Ale bardzo, bardzo dobre karty u barana. To, co jest ukryte. To jest tak, jakbyście mieli asa w rękawie. No. I to jest tak, jakbyście byli naprawdę pewni, że wszystko się wam uda osiągnąć. Także to jest bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne. Byczulisio. O, byczuli słodziaczek. Co jest ukryte przed bykiem? Że ktoś się nie może wyleczyć z jakiegoś rozwalonego, poważnego związku. Czyli jeżeli mieliście małżeństwo albo mieliście jakiś bardzo poważny związek, ten człowiek się nie może z tego cały czas wyleczyć. Albo z porażki finansowej. Albo macie do czynienia z kimś, kto ma porażkę finansową i nie potrafi stanąć na własnych dwóch nogach. I wy tego nie wiecie. Oni pokazują: nie, nie, ja nie jestem w stanie tego naprawić. Ja mam tyle długów, ja mam taką porażkę finansową, że ja nie jestem w stanie wyjść z tych długów. I wy tego nie wiecie o tym człowieku. O to mi chodzi. Nie wiem, co to dla was oznacza. Czy to oznacza, że oni was unikają, bo się nie chcą przyznać? Czy nie spotykają się, bo nie mają na bilet? Czy, nie wiem, gorzej was traktują? Nie, nie wiem, nie zgaduję. No, po prostu pokazują: nie mam na tyle pieniędzy. Albo straciłem, że ten człowiek ukrywa, że coś stracił i albo stracił poważny związek i się nie wyleczył. Uważajcie na nowe znajomości, bo moglibyście teoretycznie znaleźć kogoś, kim się zakochacie, a ten człowiek cały czas przeżywa swój poprzedni związek, bo ta osoba pokazuje: nie, 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 no ja po małżeństwie się cały czas nie wyleczyłem, czy nie wyleczyłam, no. No więc, chyba że wy mieliście coś razem, to po was się nie mogą wyleczyć. Osoba ukrywa, że się nie wyleczyła po jakimś poważnym związku lub że ma totalną porażkę finansową i nie potrafi jakby stanąć, jakby uleczyć tej sytuacji, nie potrafi stanąć na dwóch nogach z powrotem. I w jakiś sposób musiałoby to wpływać, to, że oni nie mają pieniędzy lub że mają totalną porażkę, na wasze stosunki. Ewentualnie jeszcze powiedziałabym, że jest jakaś osoba, która cały czas nie chce stabilizacji. Czyli nie, że tam płacze, nie, że tam co, nieważne, czy płacze, czy nie płacze, ale nie chce mieć stabilizacji. No to tak w porywach, jeżeli wiecie, że ta osoba jest taka trochę szemrana, nie, że cierpi, nie, że ma problemy, tylko, że jest taka trochę szemrana. Nie chce mieć stabilizacji. No. Ale może być też ktoś cholernie zachłanny na pieniądze. Ja nie wiem, czy nie na wasze pieniądze. Zachłanny na pieniądze. Ale nie wiem, co to ma wspólnego z czym. Ukryte przed bykiem, że ktoś jest zachłanny na pieniądze, że nie chce dać, że nie odda. No, nie. Albo ukryte przed bykiem, że ktoś chce coś zrobić po kosztach, żeby coś było tańsze. No, to musicie uważać. Żeby nie było, o Jezu, że coś będzie tańsze, a będzie gorsze. O to mi chodzi.
Na przykład, że ktoś, wy byście nie wiedzieli, że ktoś kupiłby jakieś gorsze, nie, gorszą usługę, gorszej jakości. I wy byście tego nie... Ale nie wiem, jaką usługę, dobra, o rany, już teraz radosna twórczość totalnie. Wy byście tego nie wiedzieli, a to byłoby niestabilne. Dlaczego? Dlatego, że jest gorszej jakości, bo jest tańsze. No to jest przed wami ukryte. Dobra, tyle, już nic nie mówię. Byczuliś ukrywa, że nawet jak się czasem wkurzy, albo jak z kimś innym poflirtuje, to i tak bardzo kocha swoją osobę. To jest ten byczuliś, który ma swój własny związek. Ja Cię kocham, mój człowieku, co siedzisz na kanapie, ale ja czasami lubię poflirtować gdzie indziej, czasami moja uwaga jest zwrócona gdzie indziej, a czasami się na Ciebie wkurzę, czasami się wydrę na Ciebie, no bo przecież ja mam zawsze rację, bo jestem byczulisiem, a Ty co mi się tutaj odzywasz. Ale i tak Cię kocham. No to ci, co mają związek. Natomiast byczuliś, który nie ma związku, miśki, jest pokazane, że możecie być kimś zakochani i Wy to ukrywacie. Jest pokazane, że znaleźliście kogoś, a nie możecie z nimi być, czy o co chodzi? Znaleźliście kogoś do związku, czy do miłości, ale nie bardzo możecie coś tutaj zrobić z tym? Że ukrywacie, że Wasza uwaga skierowana jest na osobę, która już jest zajęta? Bratnia duszo, och, bratnia duszo, kocham Cię, ale kurde, w ogóle nie mogę być z Tobą i w ogóle dlaczego ja o Tobie myślę? I byczuliś to ukrywa. Byczuliś również może ukrywać, że tak, kocham, ale się nie odezwę pierwszy. Bo jestem upartym byczulisiem. Poczekam, aż Ty się odezwiesz. No, to inne znaki, lećcie szybciutko, bo byczuliś się pierwszy nie odezwę. Zapomnijcie. Także Wy się musicie odezwać. No niestety. No niestety. Misiaczki. Od czego ja zaczęłam? Od panny bliźnięta. Kończę. Jeszcze później zrobimy wybierz kartę na koniec. Co jest ukryte przed bliźniętami? Że ktoś jest mężem i ojcem lub chce być mężem i ojcem i będzie do tego, o Jezu, dążył na siłę. Nie wiem, co ja powiedziałam i do kogo. Czekajcie, bo mi tutaj coś szwankuje. Albo, że ktoś już jest mężem i ojcem, czy tam jakimś, z kimś innym jest, a z Wami tylko romans. No to jest, Jezus Maria. Jeżeli, ja Wam powiem tak, jeżeli macie nowe osoby w swoim życiu, to lustrujcie pod kątem innego związku. Jeżeli okaże się, że nie mają, to są na Was zdecydowani, ale do tego stopnia, że nawet na siłę by coś robili. To znaczy, tak cholernie chcą, żeby było tak, jak oni chcą, że mogliby się czasami zachowywać jak idiota, ci ludzie. Bo chcieliby sprawić szybciej coś między Wami, szybciej niż Wy byście chcieli, albo na siłę. Ale strasznie głupie to jest. No. Jest też pokazana jakaś osoba cholernie uparta, która chce strasznie się odezwać, chce pójść w Waszą stronę, ale jest taka uparta, że nie pójdzie, jak taki baran. To może być baran. To może być osoba spod znaku barana. Tak uparta, taka, że nie pójdę, nie, pokażę. Ale chcą, ale nie pójdą. Przed chwilą to powiedziałam o byku, że byk się nie odezwie. Być może macie byka. Jeżeli macie byka, no to byk to jest. No Jezu, się zaparło tak, że ni cholery nie ruszy tego. Ale chce, ale nie zrobi. No. Ale no to pod warunkiem, że mówię, że nie macie sytuacji trójkątnej, bo jeżeli macie sytuację trójkątną, to niestety. Ale jakiś mąż może chcieć zdradzać żonę, albo jakaś żona może chcieć zdradzać męża. To tak ogólnie mówię, już nie wiem, kim Wy jesteście w tym trójkącie. Ale pozostanie mężem, tylko że będzie sobie czasem robić coś, co mu się podoba z kimś innym. No to jest osoba podejrzana i Wy tego nie wiecie. Ale jeżeli jest Wasza dwójka, tylko i wyłącznie Wasza dwójka, że nie ma żadnych innych ludzi na pewno, jeżeli jesteście razem, to oni mają straszne pretensje o coś. Nie wiem o co, mają cholerne pretensje i mogą być strasznie wkurzeni, albo im coś wygasa, że za mały płomień, za mało pasji, za mało seksu, albo cholerne wkurzenie.
a jeżeli nie jesteście jeszcze razem na poważnie, to chcą być, ale albo to robią na siłę, albo są strasznie uparci, mogą być też zazdrośni i zaborcze. Taka trochę ta osoba jest, trochę się dziwnie zachowuje. Wie, czego chce. I mówię, jeżeli jest tylko wasza dwójka, to oni was chcą. Jeżeli jest więcej ludzi, to niestety jest problem. Ale jeżeli jest tylko wasza dwójka, oni pokazują w cesarzu, że oni wiedzą, czego chcą i oni potem będą szli. Ale jednocześnie odwracają buławy, co może oznaczać, że są niestabilni, że są zaborczy, że są zazdrośni, albo że robią coś na siłę, albo że czasami jak się obrażą, to w ogóle nie przyjdą. Ale chcą, ale nie przyjdą, bo się obrazili. No to jest przed wami ukryte. Ja nie wiem, czy wy wiecie to, że ta osoba tak się zachowuje. Ajajajajaj. Bliźnięta, jest jeszcze jakaś osoba na stanowisku, to by było w pracy bardziej. Na wysokim stanowisku to może być bardzo stary człowiek, albo to może być człowiek stary, to znaczy nie musi być wiekowo, taki bardzo gdzieś tam, coś tam, na jakimś piedestale. To może być szef, szefowa, jakiś tam głowa w każdym razie. I ta głowa jest cholernie wkurzona, bo coś idzie nie tak, jak oni chcą. Nie w tą stronę, nie w takim kierunku, nie w takim kierunku, w jakim oni by chcieli, lub nie z taką prędkością, jak oni by chcieli. Nie podoba się głowie. Nie, głowie się nie podoba. O, nie, nie, nie. Bliźnięta. Ukrywacie małżeństwo? Albo, że chcecie mieć małżeństwo? I kochankę? Co to jest? Co? Miski, co to jest? Dobra, posłuchajcie. Jeżeli macie już stały związek, no to moglibyście ukrywać, że chcecie się poczuć jeszcze jak pożądana osoba. Że chcecie, żeby jakiś mężczyzna was tak potraktował jak kobietę. Mimo, że tam już macie jakiś stały związek, być może rodzinę, ale chcecie się poczuć jak kobieta. Żeby ktoś popatrzył pożądliwym wzrokiem. No, coś takiego. Ale teoretycznie... Ale jeżeli jesteście mężczyzną, to chcielibyście, pragnęlibyście jakiejś innej kobiety niż wasza kobieta. No to samo, tylko że płeć inna. Ale jeżeli to jest nowa relacja, całkiem nowa, i jeszcze nie jest, że małżeństwo, rodzina, dom i tak dalej, tylko taka nowa, to wygląda na to, że bliźnięta ukrywają, że chcą mieć dom, małżeństwo i nie wiem, czy nie jeszcze jakąś ciążę. Co to jest? Ukrywacie też, że jesteście cholernie stabilną osobą lub że potrzebujecie stabilizacji, ale czasami lubicie odfrunąć, bo macie bardzo taką ostrą, wyostrzoną intuicję i czasami pobujacie w obłokach, ale zaraz potem wrócicie tak do takiej stabilizacji. Także bliźnięta, które są w poważnym związku, chcą w nim pozostać, ale chcą się poczuć pożądane, chcą czegoś jeszcze. A bliźnięta, które dopiero zaczynają relacje, albo jeszcze jej w ogóle nie mają, chcą mieć dom, być może dzieci, ale chcą mieć coś takiego bardzo stałego i stabilnego. A jednocześnie nie wiem, dlaczego ukrywacie jakąś wyostrzoną intuicję. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu ukrywalibyście, o ja mam intuicję, spokojnie. A chyba, że po to, żeby ktoś... się nie spodziewał, że wy coś będziecie wiedzieli wcześniej. Być może. No, moglibyście ukrywać, że jesteście uduchowieni, że macie intuicję, że, nie wiem, czytacie karty i możecie podejrzeć, co ten cesarz tutaj robi dziwnego. Być może. Ajajajajaj. Jeżeli bliźnięta są kochanką albo kochankiem, to wydaje się, że chciałyby przestać być kochanką, kochankiem, a być żoną, mężem lub partnerką, partnerem. I mają trochę taki cel. Mogą mieć taki cel. A jeżeli macie związek stały, poważny, brakuje zachwytu. To nawet nie, że pasja. Takiego poczucia się takim gdzie indziej niż tu i teraz. Gdzieś tam. No i to jest oczywiście, ma się rozumieć, ukrywane. Misiaczki, dobra. Raczuliś. Lwiątko na końcu. No, lwiaczki płaczą, wiem.
przedraczuli się nie jest ukryte, że ktoś o Was cały czas myśli, ale nie ma żadnego dobra, okej, okay, dobra. Jeżeli nie jesteście razem, ale wiecie, że gdzieś jest jakaś osoba, która mogłaby o Was czasem myśleć, oni, jeżeli nawet by się odezwali, w co wątpię, ale jeżeli nawet, oni nie mają żadnej propozycji. Oni czasem mają żal, że coś nie wyszło, czasem może chcieliby coś powiedzieć, ale byłaby to manipulacja. Jedyne, co chcieliby zobaczyć, to czy Wy nadal ich chcecie. To jest takie manipulacyjne. Ale może gdzieś być osoba, i Wy tego nie wiecie, która jest na Was cały czas zawieszona. Tak jakby. Cały czas jest zawieszona na tym, co mogło być, ale nie ma. Ale oni nie mają żadnej propozycji. To jest takie niedojrzałe, to jest takie gówniarskie, to jest takie, ach, mogliśmy być razem z Raczu, Lisiem, ale to jest niedojrzałe. I pokazują, że nic nie zrobią, żeby zmienić sytuację między Wami. No. Nawet jeżeli by przyszli coś pokłapać, to nic nie zrobią, żeby zmienić sytuację między Wami. To jest raz. Dwa. Jeżeli Wy jesteście z jakimś człowiekiem, już nieważne, jak bardzo poważna jest ta relacja, to jest pokazane, że albo jest im przykro, albo się źle czują fizycznie, w sensie choroby, emocjonalnie ewentualnie, albo się im nudzi. Stagnacja. Nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie. O, ale mi się nudzi. O, źle się czuję. O, nie wiem, czy jeszcze kocham. Nie wiem, czy jestem kochany, kochana. Takie jakieś... Ja nie wiem, kogo Wy to macie, raczuli się. Nie zgaduję nawet. Ale takie jakieś zawieszenie w jednym miejscu, w jednym punkcie. Jeżeli to jest poważna relacja, to to może być choroba, mogą być jakieś emocje, problem emocjonalny, może być rozczarowanie, ale być może wystarczy porozmawiać, żeby to wyjaśnić. Ale jeżeli to nie jest poważna relacja, tylko taka relacja, jak ta, nie wiadomo, jest, nie ma, no, tak, no, rozwija się, nie rozwija, nie rozwija się. I oni pokazują, że albo nie rozwija się ta sytuacja między Wami, bo oni nie chcą, bo nie są pewni, czy kochają, czy to jest to. No niby sobie są, ale nie rozwijają. Albo Wy nie rozwijacie i oni są z tego powodu rozczarowani. No to Wy wiecie, kto nie rozwija sytuacji. No to ja tego Wam nie muszę mówić. Ale to, co jest przed Wami ukryte, to jest właśnie to, że ta osoba o tym myśli, że ta sytuacja się nie rozwija. I albo nie chcą tego rozwijać, albo mają pretensje, że Wy nie chcecie. Albo mają pretensje, że Wy nie chcecie. No. Co ukrywa Raczu Lisiu? Nic. Możecie ukrywać czasem, że martwicie się lub tęsknicie za osobą spod znaku ryby. Ale poza tym jakoś za wiele nie ukrywacie. Jesteście jak otwarta książka. O Jezu, pierwszy znak, jedyny chyba. Zobaczymy, co lew będzie miał, ale pierwszy i jak dotąd jedyny znak. No to jak pierwszy, to jedyny, co ja gadam. Który pokazuje, że nic nie ukrywa. Ale jakbym się chciała czepić, to pokazywalibyście tutaj, że ukrywacie, no bo ja uważam, że być może nic nie ukrywacie, ok? I to jest kropka i możecie wyłączyć już program. Tylko poczekajcie, bo jeszcze będzie wybierz kartę, to jeszcze nie wyłączajcie. Ale jeżeli jednak ktoś by się upierał, że rak coś ukrywa i miałabym zmusić się do tego, żeby powiedzieć, co tu jest ukrywane, to ukrywane byłoby to, że rak chce odkryć prawdę lub powiedzieć prawdę. Czyli niedługo już nie byłoby nic ukrywane. To jest na takiej zasadzie, no dobra, no to ukrywam, ale za chwilę powiem prawdę. Jest pokazane, że rak chce kogoś odblokować, albo chce się odblokować, albo już się odblokował. Albo ewentualnie rak ukrywa, ale nie wiem przed kim, że zobaczył i dowiedział się, że ktoś go odblokował. Czyli rak siedzi cicho, nie odzywa się, ale ja wiem, że ty mnie cieciu lub cieciówko odblokowałeś, ja to zauważyłam. No to był rak ukrywał, no psz, wielkie ukrywanie. Ale tutaj rzeczywiście nie ma się za bardzo czego czepić. Z wyjątkiem tego, że rak mógłby ukrywać, że zamierza się otworzyć, zburzyć mur, zburzyć blokadę, ewentualnie dowiedzieć się czegoś albo powiedzieć prawdę.
No to nawet jakby ukrywał, no to za chwilę powie prawdę, bo pokazuje, no dobra, ukrywam, ale zaraz powiem prawdę, no. A ukrywane byłoby to, że rak chce powiedzieć prawdę. No. Miszki. Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być? Lwiątko. Po lwiaczku robimy bardzo szybkie, wybierz kartę z tych kart ukryta prawda. Dobra? O. Miśki. Miśki. O Jezu. No, to człowieku, uważaj. No, myślałby kto, żeby ci się nie udało. Dobra. Dwie, no, może... Aha! No to teraz twiścik mamy. Mamy plot twist. No, zaraz będą jajka. Zaraz to będą jajka, czekajcie. Wielkanocne chyba. O kurde. No to nie wiem. Miśki, dobra. To, co wy ukrywacie i to, co ta osoba ukrywa, to jest... Tu są trzy karty bratnich dusz. Czy jakiś tam, nie wiem, płomieni, czy cholera wie czego. Ale dobra. To, co jest przed wami ukryte, to, że ten człowiek nie wie, jak sprawić, żebyście byli razem. Nie wiem dlaczego. Być może jest za dużo ludzi. Nie zgaduję. Ale jest pokazany żal, że nie może z wami być. Żal za utratą bratniej duszy lub płomienia lub cholera wie czego. Ale ja zaraz powiem, czy drugi przekaz, który będzie mniej optymistyczny. I to było to, co mówiłam, że żeby się mu nie udało. Ale to będzie zupełnie inny przekaz dla innej grupy lwów. Spokojnie. Ale jeżeli chodzi najpierw o te bratnie dusze, to jest pokazane, że ten człowiek nie bardzo wie, jak mógłby zmanifestować. Ten człowiek pokazuje, ja nie mogę manifestować lwa. Ja nie mogę medytować na temat lwa. To jest moja bratnia dusza. Ja chcę z nim być, z tym lwem. Ale nie mogę tego manifestować. Ale jeżeli by się ta osoba uciekała do manifestacji, to manipulowałaby. Bo z jakiegoś powodu nie widzi możliwości, żeby normalnie być z lwem. Co oznacza, że być może jest tu za dużo ludzi. A jeżeli jest za dużo ludzi, no to jasne jest, że ta osoba co najwyżej może manipulować albo rozłożyć ręce i powiedzieć, nie wiem, co mam zrobić. Ale jest pokazana niespełniona miłość z bratnią duszą i wy tego nie wiecie, że oni chcieliby coś sprawić, ale jedyne, co mogą zrobić, to manipulować. Na przykład być może to robią. Być może to robią. Niepotrzebnie, bo wy pokazujecie, że ukrywacie, że macie wielką miłość lub bratnią duszę lub bliźniaczy płomień. I ukrywacie wielkie uczucie do jakiejś osoby. Albo ukrywacie przed kimś, że macie związek. No to ewentualnie ukrywacie przed kimś, że macie związek. Ale wy pokazujecie, tak, bratnia dusza, bliźniaczy płomień, wielka miłość, jesteśmy sobie przeznaczeni. No i oni chyba nie wiedzą, że wy tak czujecie. Natomiast, no to teraz się dowiedzą, bo posłuchają. Natomiast ta osoba albo rozkłada ręce i mówi, ja nie mogę tego sprawić, żebyśmy byli razem i muszę co najwyżej tęsknić. Ale jeżeli podejrzewacie, że ta osoba to jest gagatek, to ta osoba może manifestować. No, manipulując być może nawet. Nie wiem, być może magicznie. To może być mag. Ten człowiek to może być mag. To może być osoba, która się zna na magii. Spokojnie. Może być. Nie musi, Jezusicku, ale może. Jeżeli wiecie, że ma zapędy. No, to tyle. Miśki, mniej pozytywny, jakby mniej pozytywna, jak to powiedzieć, no nie wiem, przekaz, mniej pozytywny przekaz. Ten, który skomentowałam, jak rozłożyłam kartę,
to jest taki, że ktoś jest cholernie niezadowolony, że mu nie wyszło i rzucenie na was jakiejś klątwy. To znaczy, być może trochę im wyszło. Być może coś wam się stało, być może na chwilę zachorowaliście, być może na chwilę byliście trochę bardziej przygnębieni, być może straciliście trochę pieniędzy, być może troszkę wyszło, być może tak troszeczkę tycio wyszło. Ale po pierwsze, nie wyszło tak, jak oni chcieli, żeby was walnęło. To jest tak, jakby ktoś na was rzucił klątwę i to im nie wyszło. Dlatego, że macie ochronę i macie pokazane, że macie ochronę. Ale być może ta klątwa już zaczęła do nich wracać. I oni pokazują, nie przewidziałam tego, że to do mnie wróci tak szybko. Jeżeli znacie jakąś osobę niezbyt wam życzliwą, która ostatnio ma duże problemy, no, lwiaczki, spokojnie. Mogliście nie wiedzieć, że ktoś na was rzucił klątwę. Jeżeli ostatnio było u was gorzej, to być może z tego powodu. Ale nie wyszło im tak, jak chcieli. I już prawdopodobnie zdążyło do nich wrócić. Albo się boją, że wróci. Wróci, spokojnie. Wszystkiego dobrego wszystkim, którzy przeklinają lwa. Misiaczki. Lew ukrywa przed kimś, że kocha, że ma wielką miłość, albo ukrywa, że ma związek. Nie wiem przed kim, nie zgaduję. Być może to jest młody lew, znaczy młody, nie tyle, że młody w sensie wieku, tylko lew, który ma młody związek. Na przykład lew, który dopiero co zaczął randkować, zakochał się szalenie, nie wiem, oświadczać się chce, albo został oświadczono mu się, ale na razie nie chce nikomu powiedzieć, bo nie chce zapeszyć, bo nie chce, żeby wszyscy wiedzieli. Czyli ukrywa lew, że kogoś cholernie kocha. Jeżeli ten sam lew jest już w innym związku, to bym się obawiała, że mógłby ukrywać, że ma jeszcze jakąś bratnią duszę, czy jakieś inne dziwne bliźniacze barachło na boku, z którym albo ma kontakt, albo wielkie jakieś połączenie energetyczne. Ale jeżeli to jest nieprawda, to może ukrywać lew przed kimś wielką miłość lub istnienie jakiegoś związku. Ewentualnie lew mógłby jeszcze ukrywać, że jest szczęśliwy i albo ma w planach jakąś spółkę? Współpracę? Biznes? A? Albo nie wiem co, albo wszystko się mu układa. Bo jeżeli to nie są karty ukrywania jakiejś wielkiej miłości do jakiejś bratniej duszy i w ogóle nie wiadomo jakiego wała, to ukrywane by było jakaś współpraca, być może biznesowa, zawodowa, biznesowa, albo chęć współpracy. Ale jeżeli lew jest mężczyzną, to mógłby ukrywać, że zamierza się oświadczyć swojej kobiecie. Tu jest romans, tu są seksiki i jest wielka miłość, bratnia dusza, bliźniacze płomienie. No ukrywane coś takiego jest. Ale to jest ogromne szczęście. Nie wiem, czemu jest ukrywane. No, nie zgaduję. Miśki, dobra. Czekajcie, ja sobie włączę podgląd i damy kamyczki. Napijmy się wody. No dobrze. Tęczowy. Czy wy to... Ja, kurwa, nic nie widzicie. Sorry, miśki. Nie tęczowy. Nie będzie tęczowego. Biały. O, chcę, żebyście widzieli, żeby był kontrast. Niebieski. Różowy. Zielony. I przezroczysty. Nie widać przezroczystego zbyt dobrze. Przezroczysty. Kwarc. Co to w ogóle jest? Różowy numer 1, niebieski numer 2, biały numer 3, zielony numer 4 i przezroczysty numer 5. Dobra? Jedyneczka. Możecie też od 1 do 5 wybrać. Dwójeczka. Trójeczka. Czwóreczka. I
piąteczka. Jedynka lub różowy kwarc. Nie reaguje, gdy ludzie mówią o tobie. Czyli ta osoba nie daje po sobie nic poznać, gdy ludzie wspominają was. Gdzieś tam w gronie, czy gdzieś tam. Nie dają po sobie nic poznać. Dwójeczka lub niebieski kamyczek. Czuje cię, czyli waszą energię czują, mimo że jesteśmy daleko lub w rozłące. Czuje cię nawet, gdy jesteśmy w rozłące. No, ładne jajka. Trójeczka lub biały kamyczek to... O, będę czekać na znak od ciebie. Będę czekać na znak od ciebie. Czwórka lub zielony kamyczek to... Czasami nie mogę zasnąć, myśląc o tobie. I piątka lub przezroczysty kamyczek to... Nie pokazałem ci, kim jestem naprawdę, lub nie pokazałam. Osoba wam nie pokazała, kim jest naprawdę. Misiaczki. Dobra, tyle. Tyle. To była pełnia. Nie wiem, kiedy to pójdzie. Mogę nie zdążyć w niedzielę. Jak zdążę w niedzielę, to powinniście jakieś wiwaty tutaj ogromne zrobić, ale na pewno nie zdążę. A może? No, nieważne. Jest, jak nie będzie w niedzielę, to będzie w poniedziałek. Wy będziecie wiedzieli, jak zobaczycie, kiedy to jest. A ja nie muszę jeszcze wiedzieć, czy zdążę, czy nie zdążę. Miśki, tyle! Jezu, co tak paplam? Pełnia jest poniedziałek rano w każdym razie, ale nic na razie nie mówię. Na pewno będę musiała zacząć nagrywać przed świętami jeszcze czytania na kwiecień. I będą czytania na kwiecień lada moment. I na razie nic więcej nie mówię. Miśki, tyle. Buziaczki. Pozdrawiamka. No i pa, pa.